Smok, tak się nazywa nasza nowa kurtka w linii bushcraftowej przeznaczona do bushcraftu, ale nie tylko, sprawdzi się też w mieście lub na przykład na patrolu. I kluczowym elementem jest to, że to jest taki vintage'owy styl kurtki, która ma przypominać pierwsze kurtki przeznaczone dla SAS-u, dla SIS, czyli brytyjskich jednostek specjalnych. I dzisiaj każdy smok, którego znamy, czyli duże cztery kieszenie służące do przenoszenia wyposażenia, to jest właśnie kurtka typu smok. To jest rzecz skomplikowana, jeśli chodzi o etymologię nazwy. Natomiast nasz SAS Smok ma przede wszystkim cztery kieszenie, w tym te dwie górne mniejsze, bo nie potrzebujesz tu dużo rzeczy na się przenosić. Druga sprawa, kurtka jest w całości rozpinana, więc wygodnie ją zakładać. Jak wiecie, w ofercie mamy anoraki. Każdy kocha anoraki, ale są ludzie, którzy chcieli mieć też kurtkę rozpinaną, więc mamy naszą kurtkę rozpinaną. Ona jest turbo lekka. Co znaczy, że idealnie pasuje między ciężkim anorakiem Pilgrim a Woodsmanem, który jest anorakiem. I ta kurtka jest dokładnie, można powiedzieć, między tymi kurtkami, jeśli chodzi o wagę. Lekki kaptur, bez żadnej podszewki, za wyjątkiem siatki. Cztery kieszenie, czyli dwie małe kieszenie na klatce piersiowej. Ja sobie raz, dwa, trzy założę, zapnę. Zamek główny kostkowy z zabezpieczeniem, żeby nam się to nie rozpinało. Ewentualnie, jeśli chcielibyśmy zrobić na przykład wentylację, to mogę sobie zrobić to właśnie w ten sposób. Dwie małe kieszenie na klatce piersiowej, na drobne rzeczy typu busola, kompas. Tutaj chyba nawet mamy w manekinie przypiętą też nowość, czyli heliograf Helicona z awaryjnym kompasem. I on jest przypięty na... W każdej naszej kurtce znajdzie się właśnie takie małe jabersy, czyli takie małe tasiemki, które służą do przypinania tych elementów, żeby nie stracić ich, nie zgubić. I z naszego doświadczenia wynika, że w tych kieszeniach piersiowych nie nosisz dużo rzeczy. Kolejna sprawa, pod spodem znajdują się dwie kieszenie zapinane na zamki. Mapa, jakieś inne rzeczy, cyk, wsadzam sobie, chowam, zapinam. Też są tam tasiemki do przypięcia, żebyśmy tego nie zgubili. Dwie duże kieszenie zapinane na guziki kanadyjskie, większe, bo tu mamy troszeczkę mniejsze, służące do przenoszenia rękawiczek, czapek, większych przedmiotów i pod spodem dwie kieszenie na dłonie, żebyście mogli spokojnie, wygodnie stanąć sobie w ten sposób i ogrzewać własne dłonie. I oczywiście kaptur przyszyty na stałe, ściągany dwoma gumkami z jednej lub z drugiej strony, żeby dopasować go do głowy. Kurtka oczywiście w tych samych kolorach co Pilgrim i jest to bardzo fajna, nawiązująca do takich vintage'owych kurtek z stylu lat 50. Propozycja do lasu, ale nie tylko.